Cześć, witajcie na kanale Miłą Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole szczypce do ściągania izolacji, albo jak kto woli po prostu obieraczki marki Parkside. Zapraszam. Moi drodzy, te szczypce są ze mną od godziny i już zdążyłem sobie wyrobić na ich temat opinię, którą zresztą wam zaraz pokażę i będzie ona poparta po prostu materiałem filmowym. Jak widzicie, naszykowałem tutaj trochę przewodów i stwierdziłem, że kurczę, to jest tylko to, co mam tutaj gdzieś pod ręką. Na piętrze jest jeszcze tego kilkanaście kilogramów, więc spokojnie, niepotrzebnie się tak trudziłem. Ale przejdźmy do rzeczy. Moi drodzy, szczypce dostępne od soboty w Lidlu w kwocie 30 zł przychodzą zapakowane w ten sposób. Tu mamy cztery takie jakby naklejki, które mają zabezpieczać nasze opakowanie. W środku mamy szczypce oraz instrukcję obsługi. I mimo, że to jest bardzo proste urządzenie, odwołam się do instrukcji obsługi, ponieważ mam nadzieję, że mi tego nie przepali kamera. Zgodnie z instrukcją szczypce służą do przewodów typu linka. Urządzenie wygląda w ten sposób. Są to klasyczne szczypce, po prostu nożycowe, takie nazwijmy. Natomiast co? Producent deklaruje, że obsługują średnicę od 0,5 do 4 mm, jeżeli chodzi o obieranie. Jeżeli chodzi o cięcie, to maksymalnie jest to 2,5 mm. I podobno ich kształt jest tak wymyślony, żeby można było w ciasnych przestrzeniach gdzieś tam wygodniej po prostu operować. Na opakowaniu na spodzie napisano Compernas, czyli jest to producent, dystrybutor, jak zwał, tak zwał, tego naszego narzędzia. Urządzenie wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj nie bardzo jest się do czego przyczepić. Wykonane jest naprawdę całkiem uczciwie. Mamy tu jedną małą nadlewkę gumę, jeżeli chodzi o to ogumowanie, które jest na rączce. Tyle. Generalnie, jeśli chodzi o całość, jest całkiem spoko, bynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to producent deklaruje tutaj, że możemy docinać maksymalnie na 15 mm. Tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy skalę. W tym miejscu, jak widzicie, znajduje się nóż i taki metalowy docisk. Natomiast jeżeli chodzi o front, to pozycjonujemy nasz przewód w takich dwóch rowkach w kształcie litery V, które mają po prostu pomagać przy ściąganiu. Z przodu mamy pierwszy zestaw tworzywowy, który ma nasz przewód utrzymywać. Nieco dalej mamy drugi zestaw metalowy, który służy do ściągania tej naszej izolacji. Jak widzicie, nóż jest już nieco przytarty, a powiem wam zupełnie uczciwie, że no zbyt wiele to on się nie napracował, bo to jest tak naprawdę wszystko, co nim zrobiłem. No prawie wszystko, bo z 2,5 kwadratem sobie nie poradził. Co prawda to jest 2,5 kwadrat w drucie, a nie w lince, ale z 2,5 kwadratem również, który próbowałem gdzieś tam odciąć z rolki, jeżeli chodzi o linkę, również sobie nie poradził. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to pozostaniemy sobie na zbliżeniu, żebyście wiedzieli, o co chodzi i dlaczego moja opinia jest taka, jaka jest. To jest półtoróweczka, to jest półtorówka w lince i jakby pierwszą rzeczą, która mi się nie podoba, to jest to, że dość precyzyjnie musimy jednak mimo wszystko pozycjonować ten nasz przewód. Nie jest tak, że jest to szybko i wygodnie, tylko jak nie trafimy, to musimy poprawiać i musimy po prostu patrzeć dość precyzyjnie na to, co robimy. Naciskamy, ściągamy. Jak widzieliście, nie było to pełne 1,5 cm, tak jak to deklaruje producent, i izolacja nie jest niestety ściągnięta w całości. I to nie jest jakby pojedynczy przypadek, tak jest na różnych linkach. Jeżeli chodzi o cięcie, to no tutaj z tym docinaniem też bywa różnie. Trzeba sobie pomóc po prostu poruszając przewodem. Nie ma tak, że naciskamy i to po prostu odpada. Musimy pociągnąć. Dobrze, jeszcze raz. No to mamy z innego przewodu jakiś tam kawałek odpadu, żyła w innym kolorze. Weźmiemy sobie z 0,5 cm.
Tak, to jest pół centymetra. No powiedzmy, że mamy tutaj około pół centymetra. Zobaczcie. Na tak krótkim odcinku jak najbardziej, natomiast ta resztka naszego przewodu po prostu zostaje nam tutaj. I nieraz dość ciężko jest ją ściągnąć. Obcinamy, spróbujemy około centymetra. Spozycjonowałem. W tym wypadku, jak widzicie, nie ściągnęło po całości. Zniemy mniejszy. I tutaj, jak widzicie, to działa. Natomiast no, ciągle ta izolacja niestety na tych ząbkach zostaje, co jest dość mocno irytujące. No, bez pociągnięcia się nie obędzie. Jeżeli chodzi o ten nasz maksimum, czyli o te 1,5 cm, to tutaj już czuję, że gnie mi się cała konstrukcja i niestety nie ściąga. Natomiast tak jak widzieliście, na instrukcji było narysowane, że jest to do przewodów typu linka. Tutaj mam drut 1,5, bo o dwójce oczywiście możecie zapomnieć. Pozycjonujemy. No i tu radzi sobie całkiem nieźle. Z cięciem również radzi sobie dużo lepiej niż w przypadku linki. Damy to nasze maksimum. I tu sytuacja jest znowu podobna. Rozrywa po prostu tą naszą izolację. Nie ściąga jej tak jak powinno. Ewentualnie na mniejszych najczęściej się udaje, ale dość często zdarza się również taka sytuacja jak w tej chwili tutaj. No dobrze, moi drodzy, więc no tak to niestety wygląda. Jak widzieliście, 30 zł to kosztowało, jest dostępne od soboty. Jest poniedziałek, ja to kupiłem dopiero dzisiaj, więc podejrzewam, że jest sporo osób, które mimo wszystko w tym czasie zakupiły, aczkolwiek w sklepie jeszcze troszkę ich było. No nie nacięło się to za dużo, nie napracowało się to za dużo. Przy ściskaniu, przy grubszych średnicach czuć, że to wszystko gdzieś tam pracuje w rękach i jest ryzyko, że w każdym momencie może nam niestety pęknąć. W związku z tym ja nietypowo, bo od dłuższego czasu wcale to tak nie wyglądało, od dłuższego czasu wszystkie narzędzia Parkside, które do mnie trafiały, ze mną zostawały. Nietypowo w tym wypadku jestem na nie. W mojej opinii no nie jest to dobry produkt. W związku z tym ja oddaję go do sklepu, ponieważ nie spełnia moich oczekiwań i nie wykonuje prawidłowo swojej pracy. To tylko 30 zł, ale z drugiej strony za te 3 dychy wolę sobie po prostu kupić coś innego niż mieć coś, z czego nie będę zadowolony i co będę tylko przerzucał z kąta w kąt. No niestety, moją opinię znacie, swoją myślę, że mieliście już okazję sobie sami wyrobić. Szkoda, bo powiem wam szczerze, że byłem jakby na tak, jeżeli chodzi o ten zakup i nawet dzisiaj w sumie z lekką radością szedłem do sklepu, żeby go kupić. No wyszło jak wyszło, wygląda to jak wygląda. To co, czekam na waszą opinię, zastanawiam się, kto z was kupił, może jeśli chodzi o wasze egzemplarze, to macie inne doświadczenia, natomiast z moim niestety wygląda to tak, jak wygląda. Szkoda, bo produkt zapowiadał się naprawdę fajnie. Mam jeszcze jedną na testach w tej chwili tego typu obieraczkę i myślę, że też zobaczycie ją gdzieś tam w najbliższym czasie. Natomiast na dzień dzisiejszy pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na filmy, które staram się, żeby były co poniedziałek i co piątek. Trzymajcie się, cześć!